Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Kto ogląda moją twórczość, wie, że od jakiegoś czasu stałem się troszeczkę takim fanem Fredericka Petersa, gdyż jego Olek, który został wydany bardzo niedawno dzięki wydawnictwu Timow, urzekł mnie niesamowicie. Jest to jeden z lepszych komiksów, jaki przeczytałem w tym roku. Niebieskie pigułki też są bardzo dobre i stwierdziłem, że fajnie byłoby móc dostać Lupusa. Jest to komiks, który został wydany przez wydawnictwo Post i no niestety, ale nie jest łatwo dostępny obecnie na rynku. Mi się na szczęście udało go dostać z drugiej ręki w naprawdę przyzwoitej cenie i mamy cały oczywiście jego komplet czterech tomów, tak jak tutaj widzimy, a prezentuje się on następująco. Pokażę Wam każdą z okładek. Tak wygląda grzbiet. Tutaj mamy oczywiście tył okładki. Tutaj jeszcze 29,50 ta cena była, także taka względnie ciekawa, prawda? Jak na tamte czasy, kiedy ten komiks się ukazywał. Teraz to by było naprawdę niedużo za tego typu pozycję. Tak wygląda, tu już 33,50. To tak wygląda tom drugi. Tutaj mamy też tom trzeci Lupusa. Też 33,50. No i ostatni, tom czwarty, który jest chyba najgrubszy, jeśli chodzi o objętość. I też 33,50. Także tak się one prezentują. Zmieszczą mi się, no mniej więcej mi się zmieszczą. Dobrze, moi kochani, troszeczkę o fabule. Kto oczywiście jej nie chce słuchać, to zapraszam, aby udał się w dalszą część filmu, gdzie będę prezentował zawartość. Co do samego komiksu, są oczywiście w czerni i bieli, jak to u Fredericka Petersa, no i w miękkiej oprawie, troszeczkę powiększony format. Lupus, czyli nasz tytułowy bohater, jest to człowiek taki bardzo luzacki, infantylny nawet na swój sposób, na system i na to wszystko, co się dzieje we wszechświecie, gdyż generalnie świat, w którym tutaj dzieje się ta historia, jest to przestrzeń kosmiczna, ludzie mieszkają na różnych planetach o dziwnych nazwach, więc tutaj nie dzieje się akcja stricte na Ziemi. No i Lupus jest właśnie takim typem człowiekiem, który razem z tym oto swoim przyjacielem imprezki, alkohol, narkotyki, bardzo dużo narkotyków wszelkiej maści. Stwierdzają, że udadzą się na wakacje na jedną z planet, żeby se połowić jakieś, nazwijmy to, rybki, prawda? Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że poznają w jednym z okolicznych barów tą oto tutaj bohaterkę. Jest to córka jednego z magnatów, takich potentatów, jeśli chodzi o interesy we wszechświecie, ale jest niezadowolona ze swojego życia i stwierdza, że chciałaby się od tego uwolnić. Oczywiście Lupusa i jego kolegę obiera sobie tutaj za cel, jeśli to tak można nazwać, i prosi ich, aby zabrali ją na wakacje, tak nazwijmy to w ten sposób, gdyż oni sami na coś takiego się wybierają. W wyniku całej tej ich przygody dochodzi do wielkiej tragedii. Co się dzieje i co jest tego przyczyną? Ja Wam tego nie chcę zdradzać. Chciałbym, żebyście Wy może sami, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, poznali tą historię, ale no, zmusza to ich do tego, aby uciec, gdyż też ojciec naszej, jednej z tutaj tych bohaterek, zaczyna ją ścigać. No jest to jego córka, chciałby po prostu, żeby ona była przy nim. Lupus oczywiście się na to nie zgadza. Udają się w jedno z miejsc we wszechświecie i to jest właśnie akurat najciekawszy ten element, bo chwil, kiedy tam zamieszkują, jest to naprawdę bardzo przyjemny fragment, chyba najlepszy dla mnie, jeśli chodzi o tą historię. Troszeczkę tutaj zluzowali, zaczęli cieszyć się życiem, ale wiadomo, nic nie może trwać wiecznie, no i niestety tak jest w tym wypadku. Zostają namierzeni przez tych, nazwijmy to, żołnierzy ojca naszej bohaterki. No i oczywiście Lupus wraz z nią niestety, ale musi uciekać. Musi uciekać. Jak do tego dochodzi? Gdzie
Udaje im się znaleźć, nazwijmy to, pomoc, transport, aby uciec właśnie z tej jednych z planet. Tego też wam nie chciałbym zdradzać. Tak szczątkowo zauważyliście. Troszeczkę fabuły, troszeczkę bez spoilerów tutaj takiej historii. I znowu powracamy do dalszego momentu, gdzie oni lądują na jednej z planet. Na jednej z planet, a nawet nie planet, tylko to jest taka bardziej... To wygląda jak statek kosmiczny i to jest takie miejsce, gdzie kiedyś tam można było odbyć bardzo przyjemne wakacje. Lupus właśnie wybiera się z naszą bohaterką tam z tego względu, że ma wspomnienia związane właśnie z tym miejscem, gdzie był zabierany przez rodziców na wakacje. No i tam oczywiście oni się ukrywają przez długi, długi czas. Jest dość obszerna część komiksu, która właśnie prezentuje nam ich losy, które dzieją się właśnie tam na statku. Dochodzi nawet do bardzo takiego, bym powiedział, wesołego poczęcia, nazwijmy to w ten sposób. I powiem wam, że to też ma drugie dno fabularne, które no niestety tutaj też nie chciałbym wam zdradzać, ale jest to ciekawe, troszeczkę smutne dla Luposa, gdyż on gdzieś tam w pewnym sensie paja uczuciem do naszej bohaterki. Finał, jeśli chodzi o całą tą historię, powiem szczerze, jest troszeczkę taki nie smutny, ale dziwny i trochę nie do końca zrozumiały. Wątki są tak jakby troszeczkę na końcu pourywane, pewne rzeczy nie zostają dla mnie wyjaśnione i są troszeczkę takie może nielogiczne, bezsensowne. O ile cała historia naprawdę jest ok, o tyle sam począteczek tylko tej historii i przede wszystkim końcówka, no nie była dla mnie satysfakcjonująca. Natomiast środek całej tej historii jest bardzo, ale to bardzo przyjemny do czytania. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o fabułę. Ja wam oczywiście troszeczkę przekartkuję. Tutaj nie ma, że tak powiem, żadnych nowości. Jest to typowy styl rysowania dla Frederika Petersa, który jest po prostu w porządku. Mi się on podoba, lubię go i tutaj bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że historia naprawdę jako całokształt jest bardzo ciekawa. Także mówię, nie będę się jakoś wielce rozwijał i tutaj wam pokazywał to wszystko, tak, co jest, gdyż są to cztery tomy, a każdy chciałbym wam troszeczkę przekartkować mniej lub bardziej, abyście mogli zobaczyć, że tak jak wspomniałem, jest to cały czas ten sam, ten jeden styl petersowski, który jest dla mnie bardzo przyjemny. Ta czerń i biel bardzo ładnie się prezentuje. Ja ogólnie od jakiegoś czasu w ogóle zacząłem bardziej, powiem wam szczerze, dostrzegać takie, nazwać by to, kunszt tych twórców, którzy rysują w czerni i bieli, bo kolor zawsze był ładny, zawsze ja preferowałem ten styl. Natomiast czerń i biel od jakiegoś czasu też naprawdę mi się bardzo zaczęła podobać. I tak jak to wspominałem przy jednym z moich komiksowych recenzji, mam tu na myśli Andromedę, też od wydawnictwa Timo, zresztą tak jak i Olek, to właśnie niektóre komiksy uważam, że w czerni i bieli o wiele lepiej się prezentują, niż gdyby były w kolorze. Także tutaj mówię, jest to na wielki plus, tak samo w tej historii. Szkoda tylko, że mówię finał, no niestety, ale nie satysfakcjonuje mnie tutaj, jestem troszeczkę zawiedziony, natomiast jako całokształt wypada bardzo, ale to bardzo dobrze. Także moi kochani, tak to mniej więcej się prezentuje. Zbliżamy się do końca tego materiału. Nie będę może tych stricte ostatnich stron wam prezentował, ale tak wygląda Lupus. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Polubcie, udostępnijcie, skomentujcie. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam was na stronę internetową lubiekomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!